działając w imieniu organizatora Marszu Niepodległości, po jego otwarciu wzywam wszystkich obecnych, którzy nie stosują się do przepisów powszechnie obowiązujących lub regulaminu organizatora, do natychmiastowego opuszczenia miejsca zgromadzenia. Dzień dobry. Na stulecie niepodległości chciałbym życzyć wszystkim Polakom wszystkiego dobrego, dużo szczęścia i chciałbym, żebyśmy dożyli kolejnych 100, jak nie 200 lat niepodległości i tak dalej. Uważam Marsz Niepodległości 2018 za otwarty! Nikt nas nie zatrzyma! Nikt nas nie zatrzyma! Idziemy z hasłem! Bóg! Honor! I ojczyzna! Bóg! Honor! I ojczyzna! Bóg! Honor! I ojczyzna! Bóg! Honor! I ojczyzna! Ja jestem Łukasz, pochodzę ogólnie z Siedlec, od kilku lat mieszkam na stałe w Warszawie. Chciałem pozdrowić całą moją rodzinę, wszystkich znajomych. Najlepsze życzenia z okazji Dnia Niepodległości dla wszystkich Polaków. Dużo zdrowia, żebyśmy za 100 lat, znaczy może już nie my osobiście, ale nasze dzieci, nasi wnukowie mogli równie dobrze, równie wspaniale celebrować ten dzień, jakim jest właśnie Dzień Niepodległości. Także najlepsze życzenia dla wszystkich. Ja jestem Agnieszka i pochodzę z Warszawy i chciałam życzyć Polsce, żeby była silna i żeby między nami panowała jedność. Wszystkiego dobrego. Nie zapomnę, gdzie się wychowałem. Te trzy elementy, dzięki którym jestem sobą. Bóg, honor, ojczyzna, zawsze priorytetowo. No bo kim był, równając te wartości zerem. Bez naszym sen, z ludzią, a nie charakterem. Miłość do Boga, honor, duma narodowa. Patriotą się nie urodzi. No ja jestem tutaj nawet prawie, że przypadkowo, bo ciągle marzyłem, żeby być razem z wami, z młodzieżą, naszą ukochaną młodzieżą patriotyczną. I dzisiaj, mimo uroczystości, na których byłem już w powiecie piaseczyńskim, teraz troszkę spóźniony, ale chcę uczestniczyć razem z wami i uczcić tę naszą ukochaną Polskę i przez te, która od 100 lat zwyciężyła i mogła. Mój ojciec, proszę Państwa, mam tradycje rodzinne, bo mój ojciec walczył w 20 roku, był ranny i w stopniu porucznika został zwolniony z wojska. I dlatego ja ciągle wychowany w tym duchu jestem cały czas, prawda, od 10 lat w Polsce podziemnej i teraz razem z wszystkimi, którzy chcą uczcić tę naszą ojczyznę i wspomóc. Życzę wszystkim Polakom, wszystkim nam, naszej ojczyźnie, żeby była wielka, wielka i wieczna, szczęśliwa. A szczęśliwa będzie wtedy, jak będzie wolna. Chyba wszyscy, którzy tu jesteśmy, wiemy, po co tu przychodzimy i rozumiemy te proste życzenia. O to chodzi. Niech żyje wielka Polska. Wszystkiego najlepszego z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Cześć i chwała bohaterom. Raz! Sierpem raz młotem czerwoną hołotę. TVN, stacja Hien! Dzień dobry Państwu, witam Solidarnych 2010 i dziesiątki tysięcy Polaków. Serce rośnie, cóż mogę powiedzieć, tak myślałam, że to jest fantastyczne, że pałeczkę, którą noszą na mojego pokolenia, kto w stanie wojennym pomyślał, że coś takiego będzie. Przejęły młode wilczki, wierzę w młode wilczki, w młodzież. To jest rok bardzo wyjątkowy, to jest stulecie odzyskania niepodległości. Cieszę się, że narodowcy wraz z Prawem i Sprawiedliwością doszli do porozumienia, że możemy tutaj razem pod tą białą czerwoną flagą się spotkać i świętować, tak? Bo to jest święto każdego Polaka, no, nie Polaka polsko mówiącego.
tylko Polaka prawdziwego, patrioty, który czuje się Polakiem, który tak naprawdę odnosi się do wartości Bóg, honor i ojczyzna. Stowarzyszenie Solidarni 2010, witam pana posła. Dzień dobry. Dzień dobry. Czego życzymy ojczyźnie? Tysiąca lat następnych. Następnych tysiąca lat. I tak jak mówię, Polska nie zginie, kiedy my żyjemy. Super. Z uśmiechem, ze zdrowiem, z radością, spokojem w sercu dla wśród narodu, dla narodu. Trzymajmy się razem, tak jak się udało i dzisiaj, prawda? No pewnie. Czołem, na kogo pani nagrywa? Na Solidarnych 2010. A ja pani dam dzióbka. Od narodowca. Dobra, dobra, super ucieka. Buziak. Super buziak od narodowca. Oh,